Jeśli przyjdzie Wam do głowy kiedyś, żeby wymieniać regulator napięcia i szczotki w alternatorze w Lagunie, tu wersja 1.8.16V, czyli ten sam silnik co w Lagunie dwójce, no to byłem przygotowany na to, że to dość prosta, rutynowa operacja, a wcale tak nie było. Okazuje się, że parę rzeczy trzeba jednak wymontować. Tak wygląda winowajca skoku napięcia, przepalenia wszystkich żarówek w przednich światłach, utraty ładowania i ogólnych cyrków z elektryką w lagunie. Tu na przykładzie laguny jedynki, ale silnik ten sam co w dwójce, bo 1.8 16V. No i przyzwyczajony do tego, że wymiana szczotko-trzymacza, szczotek od alternatora tu z regulatorem napięcia, no to będzie bułka z masłem, bo wymieniałem takie rzeczy w innych samochodach. W Mercedesie W124 mi się kojarzy w Volkswagenie 18, chyba w Peugeotie 309. No to tutaj, jak się okazało, mówię alternator na wierzchu, właśnie na niego patrzymy, będzie łatwizna. No ale jak się okazało, to żeby dojść tam, to trzeba bez wyciągania alternatora odkręcić ten element, co nie jest łatwe, bo trzeba odsunąć nieco niżej zbiorniczek płynu do wspomagania kierownicy. A potem dalej zaczynają się cyrki, bo ani od dołu, ani od góry, bo przeszkadza bardzo mocno ta łapa, która trzyma pompę wspomagania kierownicy, właśnie. A jakby od dołu spróbować to zajść, no to też jest cyrk, no bo wtedy nam przeszkadza sprężarka od klimatyzacji. Także pewnie, jakby to była wersja bez klimy, byłoby dużo łatwiej. No a potem zaczął się cyrk, no bo tradycyjnie spadła jedna śrubeczka, tradycyjnie spadła druga śrubeczka, ale. Po wymianie tego szczotko-trzymacza, szczotek i regulatora napięcia yy, i wymianie żarówek, no bo wszystkie kolejno się spaliły i to tak doszczętnie, pewnie aż tak nie da się zbliżyć, a może się da. Yy, było istne szaleństwo. Została mi jedna postojówka. No zrobiłem już teraz porządek z tymi światłami i się okazało, że jak ręką odjął, wszystko udało się załatwić. Także jeśli ktoś planuje na to godzinkę, no to uczulam i zwracam uwagę, to nie jest godzinka.